Szanowni Państwo, koleżanki, koledzy, witam Was wszystkich we Wrocławiu, w naszym wspaniałym mieście. Mogę śmiało powiedzieć, w moim domu. Witam serdecznie. Wrocław, Dolny Śląsk to doskonałe miejsce, żeby mówić o sprawach najważniejszych. Zawsze to staramy się robić. O tym, co nas łączy, co chcemy przekazać wszystkim Polkom, Polakom. Każdemu bez różnicy, bez dzielenia na lepszych i gorszych. W Polsce, podobnie jak w domu, potrzebne jest zaufanie i wzajemny szacunek. To oczywiste. Musimy przecież ciągle pamiętać, że stanowimy, chcemy stanowić i stanowimy jedną wspólnotę. Że każdy ma w niej równe prawa. Że są pewne zasady, które musimy uznawać. Zasady, na których zgodziliśmy się razem żyć. Nikt przecież nie powinien, nie może czuć się zapomniany i nieważny. Ale nikt też nie powinien samozwańczo się wywyższać i przyznawać sobie przywilejów. Zadaniem każdej władzy jest służba wszystkim obywatelom. To truizm. Rząd nie może wybierać sobie Polaków, których lubi i ignorować tych, których nie lubi. Prawo i troska państwa każdemu przysługują bezwarunkowo. To wszystko jeszcze niedawno wydawało się dla nas wszystkich oczywistością. Dziś trzeba o tym głośno mówić, głośno przypominać, a nawet o to walczyć. Dlatego będziemy powtarzać. Nie da się budować wspólnoty na kłamstwie i pogardzie, tak jak próbuje to robić dzisiaj rząd PiS. Musimy o tym mówić, bo dla tej władzy kłamstwo stało się podstawowym narzędziem pracy. Widzimy to szczególnie intensywnie w ostatnich tygodniach i miesiącach. Kłamstwo jest spoiwem tej strasznej, dziwacznej konstrukcji, którą znoszą. Weźmy po kolei. Czy w Polsce naprawdę rządzą premier i prezydent? Czy to jest prawda? Nie, to kłamstwo. Przecież wiemy, kto rządzi. Czy prezydent szanuje konstytucję? To prawda, czy kłamstwo? Kłamstwo. Czy Morawiecki wprowadzał Polskę do Unii Europejskiej? Kłamstwo. Czy Kaczyński był ważniejszy w Solidarności niż Wałęsa? Kłamstwo. Wreszcie, czy PiS nie chce wyprowadzić Polski z Unii Europejskiej? Kłamstwo. Może tak. Czy Platforma nie zbudowała dróg? Kłamstwo. Jeszcze dzisiaj i w następnych dniach będziemy to udowadniać w sądzie. Żeby odpolitycznić prokuraturę, prokuratorem generalnym został polityk. Żeby odpolitycznić sądy, dzisiaj uzależniają je od polityków, właśnie obsadzając KRS. Już nawet nie pytam o inne rzeczy, bo wszystko jest kłamstwem na kłamstwie. Te kłamstwa pojawiają się w każdej dziedzinie. Weźmy obronność. Helikoptery, pamiętamy słynną awanturę w pierwszych tygodniach ich rządu. Miały być zakupione i stacjonować w Polsce w 2016 roku. Gdzie one są dzisiaj? Nie ma ich. Inny przykład. Ostatnio wyszukany przeze mnie, w ramach modernizacji armii postanowiono zająć się remontem hełmów polskich żołnierzy wykorzystywanych w trakcie ćwiczeń. Nie zmieniono tych z 1967 roku, bo wtedy je wyprodukowano. Nie zmieniono je na nowe, ale podjęto decyzję, że za miliony złotych po prostu je odmalowano. Rząd zdecydował, aby pomalować 25 tysięcy hełmów i wydać na to miliony. Najstarsze z nich mają ponad 50 lat i mówią, że to ma wpłynąć na nasze bezpieczeństwo. I to by było nawet śmieszne, gdyby nie działo się w naszym kraju i nie dotyczyło nas wszystkich. A wiecie, dlaczego polski prezydent jak uczniak podpisywał na stojąco dokumenty w Białym Domu? Bo to podobno zaszczyt stanąć przy biurku prezydenta Trumpa. A w dodatku przecież dostał od niego jeszcze na pamiątkę długopis. Ktoś z zewnątrz, gdyby patrzył na nasze spotkanie, pomyślałby sobie, że przyjechałem tutaj opowiadać dowcipy, ale przecież tak nie jest. Wszyscy to słyszeliśmy, wszyscy to widzieliśmy, a oni zachowują się tak na poważnie. Oni z kłamstwa i opowiadania tych wszystkich bajek i bajdurzeń zrobili cały system władzy i jej sprawowania. Już cały świat się z tego śmieje, tylko nam w Polsce nie jest do śmiechu i
nie możemy być tym zaskoczeni, bo przecież pamiętamy listę kłamstw PiS-u z ubiegłego roku. Nie będę ich przytaczał, ale łatwo można znaleźć w internecie dziesiątki, setki ich kłamstw. Inaczej po prostu nie potrafią. Dziś w Warszawie protestują nauczyciele, pracownicy budżetówki. Chcę do nich się zwrócić, bo to ważny protest i ważny temat. Mają rację. Chciałem serdecznie ich z tego miejsca pozdrowić. Pozdrówmy ich wszystkich. Jesteśmy po waszej stronie i żałuję, mówię to wprost, że za poprzednich rządów podwyżki waszych płac nie były wystarczające. Ale minęły już 3 lata. Kryzys dawno się skończył, a o waszych pensjach zapomniano. Oni zapomnieli. Mogę dziś zagwarantować, że kiedy tylko wygramy ten wyborczy maraton, zajmiemy się tą sprawą. To samo dotyczy grup, które dziś nie protestują, a ich zarobki stanęły w miejscu. Myślę tu przede wszystkim o pielęgniarkach, ratownikach medycznych, strażakach, pracownikach służby więziennej, pracownikach cywilnych wojska, czy po prostu urzędnikach. Będziemy o was pamiętać. Wiele grup zawodowych zastanawia się, dlaczego PiS o nich zapomniał. Zastanawiają się, gdzie podziały się przedwyborcze obietnice PiS-u. Powiem wam, dlaczego tak się stało. Kaczyński zresztą już to wyjaśniał i mówił o tym bardzo wprost. On decyduje i daje pieniądze tam, gdzie ma pewne głosy, gdzie może liczyć na głosy wyborcze. Daje tam, gdzie ma tych głosów dużo. On nie widzi ludzi, tylko głosy. Wszystko wyjaśnił, mówiąc o warczących samorządach, które nie chcą, czy nie, z którymi nie potrafi współpracować rząd. Dla Kaczyńskiego i dla PiS-u liczą się tylko te głosy, dlatego że dają mu władzę. Jego rząd nie będzie przecież budował dróg tam, gdzie są potrzebne. Będzie budował tam, gdzie na niego zagłosują. No i oczywiście będzie budował pod domem Beaty Szydło. To była bardzo pilna inwestycja, chyba jedyna przygotowana i zrealizowana od początku do końca przez PiS. To jest właśnie niszczenie demokracji, odwrócenie demokratycznej logiki. Dobry pan nagradza tych, którzy są grzeczni. Jakim prawem to robi, pytam się. Chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, chcę się zwrócić do Kaczyńskiego. Kaczyński, Jarosławie Kaczyński, to nie są twoje pieniądze. To są pieniądze wszystkich Polaków. Nie masz prawa ich rozdawać swoim kolesiom. Nie masz prawa odmawiać ich ludziom, którzy tego potrzebują. A jeśli tego Kaczyński, PiS tego nie rozumieją, to nie zasługują na to, żeby zasiadać w polskim Sejmie, w Sejmie dumnego kraju o wielowiekowej demokratycznej tradycji. Z takim podejściem można władzę sprawować w Rosji, Turcji czy na Białorusi. Polska to kraj, który słynie z miłości do wolności i do obywatelskiej równości. I zawsze będziemy o tym pamiętać. Według tej swojej reguły potraktował niepełnosprawnych. Parę słów chcę o tym powiedzieć, bo dzisiaj dużo o tym będziemy mówić. Ograniczył im możliwości głosowania, pamiętamy te zmiany w ordynacji wyborczej, i potem żaden protest już go naprawdę nie interesował. Te dzielne kobiety, opiekunowie, dzieci myśleli, że zainteresuje go ich los. Nie mógł zainteresować, bo nie widział w nich już głosów. Nie mogli dać mu władzy, więc po prostu przestali dla nich istnieć. A myślicie, że dlaczego przy 500+ tak źle potraktował samotne matki? Wszędzie jest to samo myślenie. Dlaczego pomoc dla ofiar nawałnicy w zeszłym roku w Chojnicach, Brusach czy Czersku na Pomorzu, w Borach Tucholskich, organizowali sami samorządowcy praktycznie bez wsparcia rządowego? Byliśmy tam i widzieliśmy, wspieraliśmy. Czy nie dlatego, że to niepewny dla PiS-u region? Dlaczego pracownicy upadłego już zakładu w Pieńsku doczekali się, przecież niedaleko stąd, z Wrocławia, doczekali się tylko aroganckiej odpowiedzi Andrzeja Dudy i wzruszenia ramion Morawieckiego? Przecież normalnie prezes Kaczyński pojawiłby się w Pieńsku na spotkaniu i mieszkańcom Pieńska powiedział, że jak zagłosują na PiS, to może im pomoże. No ale Pieńsk jest zbyt mały.
Pińsk ma za mało głosów, jest za małą gminą, więc nawet takiej odpowiedzi nie usłyszę. Oni nie widzą ludzi, tylko głosy. Nie widzą samotnej matki z dzieckiem, ani człowieka, który stracił dom. Widzą tylko tę konkretną cyferkę, konkretną liczbę w tabelce z sondażami. Nieładnie się chwalić, ale pozwólcie, że przypomnę, jak kiedyś wyglądała pomoc dla ofiar powodzi czy trąb powietrznych, kataklizmów. Zajmowałem się tym i widzieliśmy to. Z bliska jest tutaj też Tomasz Siemoniak, z którym wtedy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych prowadziliśmy te projekty, razem zresztą z premierem Tuskiem. To odbudowywane, czasami wybudowane na nowo domy stoją. Do dzisiaj można pojechać i je zobaczyć. One stoją w miejscach, wszędzie tam, gdzie trzeba było pomóc. Stoją w miejscach, gdzie ludzie głosują na PiS, głosowali na Platformę, będą głosować na Koalicję Obywatelską. Nikt poszkodowanych, nikt z nas poszkodowanych nie pytał o poglądy, o sympatie polityczne. Ważne dla nas było, że ludzie potrzebowali pomocy. I to musi być podstawowa zasada. Każdy, ale absolutnie każdy człowiek ma takie same prawa i jest dla swojego państwa tak samo ważny. Dzieci z każdej gminy, i takiej, która się podoba Kaczyńskiemu, i z takiej, która mu się nie podoba, muszą mieć po prostu równe szanse. Dlatego wprowadzimy darmowy, ciepły posiłek w szkołach, bo wstydem jest, że wciąż zdarzają się dzieci niedożywione czy głodne w polskich szkołach. A to, że nie głosują, że dzieci nie głosują, nie zwalnia nikogo z obowiązku, żeby o nie zadbać. Będziemy o nich pamiętać. Wróćmy na chwilę do 500+, bo chcę o tym powiedzieć bardzo jeszcze bardziej wyraźnie, niż mówię to zwykle. Kłamstwem jest, że ktokolwiek chce ten program ograniczyć. Mówię to wprost od wielu, wielu miesięcy. Wręcz przeciwnie. Nie tylko chcemy go utrzymać i rozszerzyć, ale obejmiemy nim na równych prawach matki samotnie wychowujące dzieci. Powiem wam, jakie są zagrożenia dla 500+. Po pierwsze, szalejąca drożyzna, która powoduje, że za to 500 zł można coraz nie kupić. Drożej żywność, prąd, leki. Wszyscy to widzimy, wszyscy to wiemy. Każdy, kto robi sam zakup oczywiście, a nie wyciąga milionów ze spółek Skarbu Państwa, bo oni tego wiedzieć nie muszą. Każdy z nas to boleśnie odczuwa, szczególnie ci najubożsi. Po drugie, zagrożeniem dla tego programu jest Mateusz Morawiecki, który nie zmienia progów po podniesieniu płacy minimalnej. Prawie 200 tysięcy rodzin dzięki niemu swoje 500+ straci. Po trzecie wreszcie, zagrożeniem jest krach gospodarczy, do którego te niedołęgi z PiS mogą doprowadzić. I po czwarte, absolutnie pewnym końca 500+. Byłoby spełnienie marzeń PiSu o polexicie, ale to byłaby katastrofa na taką skalę, że nie starczy nam dzisiaj czasu na wymienianie wszystkich szkód. Nie możemy do tego dopuścić, to jest oczywiste i zasadnicze dla nas. Jakby to paradoksalnie nie zabrzmiało, to dzisiaj Platforma i Koalicja Obywatelska są najlepszym gwarantem utrzymania i rozszerzenia 500+. Po pierwsze, dlatego, że znamy się na gospodarce i nie pozwolimy jej upaść. Po drugie, dlatego, że zatrzymamy dojenie państwowej kasy. Zatrzymamy idiotyczne wydatki na obrazy, rejsy, coraz dziwniejsze i bardziej podejrzane fundacje. Po trzecie, dlatego, że przyniesiemy pieniądze z Unii Europejskiej. Wiemy, jak to zrobić, bo robiliśmy to przez lata. Umiemy to zrobić i zrobimy to. Polska, i mówię to i traktuję to jako polityczną deklarację, Polska znowu w Europie będzie ważna, a euro będzie płynąć szerokim strumieniem do polskich gmin i miast, jak w poprzednich latach. Będą zmieniać nasze otoczenie, komfort życia. Tym bardziej, że teraz czas na inwestycje, które muszą być bliżej ludzi. Te wielkie infrastrukturalne w znacznej mierze zostały już przez nas zrealizowane. Przyszedł czas na jeszcze mocniejsze zaangażowanie w budowę żłobków, przedszkoli, darmowych dojazdów, ciepłych posiłków w szkołach, wyrównania szans na dobrą edukację, wreszcie wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów.
podniesieniu komfortu życia seniorów. O tym wszystkim mówimy w naszym sześciopaku Koalicji Obywatelskiej, w naszym programie. I oczywiście tego nie da się zrobić z Warszawy. Telefony z Nowogrodzkiej, z każdej partyjnej centrali mogą w tej misji tylko przeszkadzać. Tym musi zająć się samorząd. Ludzie, którzy są blisko, którzy znają mieszkańców, miejsca, specyfikę. Będziemy też o tym mówić dzisiaj. Będzie mówił o tym Jacek Sutryk, nasz kandydat na prezydenta miasta. Nikt jak on nie zna tych spraw tak dokładnie. Nikt tak jak on nie jest tak mocno zaangażowany. Będziemy dzisiaj o tym rozmawiać, bo to musi być kolejny krok, który odmienia Polskę, odmienia nasz kraj. Tak jak zmieniły się drogi i dworce, tak teraz może, musi odmienić się codzienne życie i najbliższe nasze otoczenie. PiS dzieli Polskę i Polaków. Na poziomie krajowym rozpętał nienawiść na skalę, jakiej nigdy nie było. Widzimy to codziennie. Nie pozwólmy wpuścić ich z tą wojną polsko-polską do samorządu. Niech Polska lokalna zostanie wolna od nienawiści, od podziałów na lepszych i gorszych. Wolna od Misiewiczów, wolna od zachcianek działaczy PiS, wolna od zachcianek prezesa Kaczyńskiego. Ludzie już przerobili to hasło wyborcze, które używali wcześniej, używają teraz. Ludzie mówią na ulicach, mówią nam na spotkaniach. Doją w rządzie, wydoją i w samorządzie. To jest prawda o polityce PiS. Trzeba samorząd obronić przed szkodnikami. I dzisiaj to jest dla nas zadanie. I musimy zatrzymać szkodnictwo polityczne, szkodników, Misiewiczów. Całą tę armię tych, którzy samorząd chcą zniszczyć. Chcą zniszczyć nasze lokalne społeczności, małe ojczyzny, naszą wspólnotę. Dlatego bardzo wyraźnie mówię tu we Wrocławiu i w każdym miejscu w Polsce. Obronimy Wrocław, będziemy na Dolnym Śląsku. I jesteśmy przekonani, że zwyciężymy dlatego, że głęboko wierzymy, że Polska ma przyszłość. A my jesteśmy za tę przyszłość odpowiedzialni. My wszyscy, którzy możemy głosować. Dlatego idźmy na wybory i walczmy o przyszłość Polski, bo wszystko jest w naszych rękach.